To jest zdjęcie, to pierwsze zdjęcie Ziemi z kosmosu, które zasugerowało tematykę dzisiejszego wydarzenia i które sugeruje właśnie takie spojrzenie na Ziemię, czy postrzeganie Ziemi jako właśnie takiej słabej, wrażliwej, osamotnionej w tej przestrzeni kosmicznej. Ale jednocześnie trochę inaczej działa ten obraz i może to jest właśnie rola artystów między innymi, żeby zadać takie pytanie właśnie, jak te obrazy, które przedstawiają świat, w jaki sposób one działają, jaką rzeczywistość ukazują i jaką rzeczywistość tworzą. Więc właśnie z drugiej strony ten obraz działa trochę inaczej. Ukazuje on jakby obrazowo, jest obrazowym potwierdzeniem koncepcji, że ludzkość oddzieliła się od Ziemi, że przez jakiś technologiczny wyczyn, technologiczny skok wydostaliśmy się ze świata natury i z rządzących nim praw i że te prawa nas nie dotyczą. Czy wręcz odwrotnie, czy że my mamy naturalne jakieś prawo do Ziemi. Ale to jest jednak rodzaj absurdu, bo równie słuszne byłoby stwierdzenie, że mamy prawo do własnych kończyn, czy że drzewa mają prawo zanurzyć swoje korzenie w ziemi. Ziemia jest organiczną częścią nas i tak samo nie możemy żyć bez ziemi jak bez płuc czy bez żołądka. I nasze narządy trawienne nie mają początku ani końca, tylko tworzą układ zamknięty. Rzeczy, które jemy, żeby podtrzymać życie, są niestrawne w stanie surowym, tylko muszą przejść wstępne procesy trawienne. I ta praca nie jest wykonywana przez usta, tylko przez rośliny, przez brzuch ziemi. Rośliny przemieniają światło słoneczne i elementy z powietrza w materię ziemi, w tkanki bogate w energię, która później napędza reakcje metaboliczne świata, spalając węgiel w naszych mięśniach, w silnikach, w maszynach przemysłowych. I właśnie zbliżający się kongres klimatyczny, który będzie tutaj w Katowicach od 3 do 14 grudnia, między innymi dotyczy tego, jak właśnie wyobrażamy sobie nasz związek z Ziemią. I stał się właśnie ten kongres okazją dla mnie i dla grupy naukowców, artystów z Uniwersytetu Nowojorskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu tutaj, żeby jakby przemyśleć, żeby spojrzeć na te metafory, które kierują tym, jak wyobrażamy sobie i również jak przeobrażamy świat. Skupiamy się w tych naszych działaniach, które będą tutaj w trakcie kongresu, na metaforze cyklu, czyli tych takich odwiecznych, naturalnych cykli przyrody, które w jakiś sposób zostały może przerwane czy zakłócone naszą ludzką działalnością i co próbujemy teraz naprawić. W jakiś sposób próbując domknąć ten obieg tego koła cyklu. Więc w ramach tego naszego projektu organizujemy różne działania terenowe, działania tutaj w Katowicach i różnego rodzaju mediacje, które właśnie mają za zadanie jakby odkrywanie czy badanie, jak to domykanie tego obiegu przebiega, jak ono wygląda. Więc cykle są taką bardzo powszechną metaforą. Przedstawiają one zasadę jakiejś takiej ciągłej odnowy po zniszczeniu czy po wyczerpaniu. I między innymi te najbardziej może znane cykle tlenu, wody czy węgla
pokazują, jak rozumiemy i jednocześnie w jaki sposób próbujemy kontrolować tą materialną rzeczywistość, które one reprezentują. I te same metafory dyktują, jak rozumiemy działalność społeczno-gospodarczą czy ekonomiczną, która może tak naprawdę się kłócić raczej z takimi, z tą metaforą czy z tym modelem. Bo jak wszyscy wiemy, wykres wzrostu nie jest kołem, ponieważ wszyscy uczestniczymy w przepływach węgla, może wyobraźmy sobie przez chwilę stworzenie obrazu właśnie takich przepływów. I biorąc siebie samego za punkt wyjścia, więc może zaczynając od rana, jak obudzimy się, pierwszą rzeczą może włączymy światło. Wymaga to zużycia energii, czyli spalenia węgla. Następnie może nastawimy wodę na herbatę, to samo, wyciąg z tego budżetu węgielnego, już nie mówiąc o kawie, której usłyszeliśmy wcześniej, czy o czymś takim jak zjedzeniu jajka. Więc w ten sposób moglibyśmy sobie wyrysować wiele takich wymian, swojego rodzaju wdechów i wydechów. Nie sumowałyby one się do jakiejś takiej harmonijnej całości, która dąży do równowagi i sama się reguluje, że w jakiś sposób osiąga tą równowagę samoistnie. Więc chciałam podać przykład jeszcze metafory, jednej z metafory, która w jakiś sposób właśnie nie tylko przedstawia świat, ale również kieruje tym, jak go przerabiamy materialnie w jakimś sensie. W latach 20 ubiegłego wieku naukowcy eksperymentowali z nawożeniem powietrza dwutlenkiem węgla, powietrza nad polami uprawnymi. No i odkryli, że te rośliny faktycznie stają się dużo większe niż te z pól nienawożonych. I co wydawało się logiczne, prawda? Jak jest większe stężenie dwutlenku węgla, to te rośliny mogą go więcej przyswoić. No i podekscytowani tym odkryciem też zdali sobie sprawę, że jest bardzo tanie źródło tego dwutlenku węgla, czyli gazy spalinowe, które się wydobywają ze wszystkich naszych fabryk. Na szczęście nie było to wprowadzone w życie, chociaż od tych eksperymentów minęło już prawie 100 lat i zupełnie niechcący nawieźliśmy całą atmosferę planety Ziemi właśnie w ten sposób, zmieniając jej kompozycję chemiczną na nadchodzące tysiące, czy dziesiątki, czy setki tysięcy lat. Zdaliśmy też sobie sprawę, jak z katastrofalnych skutków tej niby małej zmiany tej kompozycji chemicznej, składu chemicznego atmosfery dla wszystkich żywych organizmów. Zrewidowaliśmy też te hipotezy a propos korzystnego wpływu tego wyższego stężenia dwutlenku węgla na uprawy czy na plony, bo okazało się, że nie tylko mają one te rośliny mniejszą wartość odżywczą, ale również na długą metę plony same są mniejsze. Ale ważnym faktem jest, że dwutlenek węgla został przeklasyfikowany z nawozu, czyli z czegoś pożytecznego, na zanieczyszczenie, czyli odpad, czyli coś czego nie, co jest niepożyteczne. I dzisiaj oczywiście zastanawiamy się, jakby tu wyciągnąć czy wydobyć węgiel z atmosfery. I żeby to osiągnąć, najlepszym trikiem, jaki mamy, czyli dzisiejsze nasze triki cywilizacyjne są ekonomicznymi i ten również, jest przemianowanie tego dwutlenku węgla na produkt. Bo jeżeli można by sprzedać ten dwutlenek węgla z atmosfery z korzyścią, to pewnie znalazłaby się jakaś technologia, która pomogłaby to zrealizować. I faktycznie
wraz ze wzrastającym zagrożeniem, taką katastrofą klimatyczną, znajdują się maszyny, czy znajdują się firmy, które szukają rozwiązań technicznych, żeby właśnie ten węgiel wyssać z atmosfery. I zachodzi ponownie przeklasyfikowanie węgla z zanieczyszczenia czy z odpadu na produkt. Stąd właśnie pomysł naszego projektu, który nazywa się Field Remediations i jest formą biblioteki czy kolekcji. Zbieramy do niego różne przedmioty, obiekty, które są jakby niezaklasyfikowane, czy jakby ich znaczenie jest niejasne, nie zupełnie określone. I biorąc bibliotekę jako powiedzmy namiastkę systemu wiedzy, żeby przyjrzeć się takim metaoperacjom tych naszych systemów wiedzy. W jaki sposób klasyfikacja, czy wprowadzanie czegoś w obieg naszej wiedzy, czy powiedzmy połączenie znaczeń, zaklasyfikowanie czegoś do jednej grupy znaczeń, w jaki sposób ma to wpływ na ekologię. Więc wiele, i to jest właśnie nasz projekt się nazywa Field Remediation Salvage, wiele dzisiejszych właśnie badań ekologicznych polega właśnie na transformacji i przeklasyfikowaniu rzeczy, które uważamy za odpad, czy w którymś momencie były uważane za odpad, na źródło jakiejś wartości. I oczywiście nazywa się to circular economy, czy gospodarka cyrkularna. I oczywiście recycling jest bardzo dobrą rzeczą, ale jednocześnie spójrzmy na tą metaforę troszkę głębiej. Tak naprawdę możemy odzyskać tylko 30% wszystkich zasobów naturalnych, które są zużywane. To dlatego, że około 44% są to zasoby energetyczne i energii bardzo trudno jest, czy niemożliwe jest raczej odzyskać. Następna część są to zasoby, które zostają zużywane do produkcji materiałów, takich jak części elektroniczne, czy plastik, czy plastiki, które są tak złożone, że żeby odzyskać ten materiał, trzeba by użyć więcej energii niż ich produkcja wymagała. Więc nie to, że nie powinniśmy recyklingować czy odzyskiwać tego 30%, które możemy, ale żebyśmy też byli świadomi jakby całej reszty. Więc ta metafora, która przedstawia świat jako taki regenerujący się cały czas, również pozwala na myślenie o takiej nieskończonej konsumpcji. I czyni taka ta metafora trochę przesłania, czyni niewidocznymi te rzeczy, których po prostu nie można podpiąć pod tą metaforę, czyli te nieodwracalne straty i zniszczenia. I w tym roku włączenie takiego pojęcia loss and damage w te negocjacje klimatyczne, które zaczynało być wprowadzone już od paru lat, jest jakby ważnym przekroczeniem tego powiedzmy tych naszych dominujących metafor i jakby sugeruje to, że zmieniają się trochę te wizje naszego świata, bo wymieranie gatunków jest czymś, czego nie można odwrócić, eksploatacja ekosystemów czy zasobów nieodnawialnych i tak dalej. A nieodwracalność jest właśnie czymś, jest właśnie takim jakby tabu dyskursu politycznego raczej. Więc z drugiej strony metafora cyklu pomija również fakt, że takie ciągłe tworzenie i przerabianie tych wysypisk i odpadów, które ciągle tworzymy, na których wszystko się miesza, powoduje tworzenie jakby zupełnie nowych konfiguracji, zupełnie jakichś takich dziwnych, dzikich możliwości, które umykają się naszej klasyfikacji w ogóle i może będą jakimś takim nowym modelem, który pozwoli nam myśleć o tym naszym powiązaniu z Ziemią w trochę inny sposób.
Więc właśnie te dwa aspekty, które się umykają jakby tej metaforze cyklu, z jednej strony ta nieodwracalność pewnych rzeczy, a z drugiej te jakby niesklasyfikowane, czy jakby zupełnie nowe możliwości. I to jest właśnie tematem też naszych działań w trakcie kongresu. Może pokażę jeszcze właśnie, to jest nasza strona internetowa, na której będzie dużo więcej informacji na temat tego dokładnie, co będziemy robić. Tytuł remediation, czyli remediacja, może być rozumiany jako lekarstwo, jako naprawa, jako przetłumaczenie w innym jakby środku przekazu, czy jakby ponowne wyobrażenie sobie czegoś. I skupiamy się właśnie na następstwach konsumpcji, czyli tym punkcie w tym cyklu, w którym z jednej strony odpady, czyli to, co pozostaje, jest jakby jest zmienionym na źródło wartości. Z drugiej strony jest to punktem, w którym naruszenie tego cyklu jest najbardziej widoczne, jeżeli oczywiście nie zwracamy od tego uwagi. I jednocześnie jest to punkt, który można znaleźć, czy przedstawia jakieś nowe możliwości. Może jeszcze wrócę do tego. To jest część z projektów, które będą jakby częścią z tej serii. Może zacznę od tego, że na kongres ma przyjechać około 30 tysięcy osób. Mniej więcej, w każdym razie dużo osób. I będą one porozmieszczane w całym Śląsku. Jednocześnie wiemy, że na Śląsku Śląsk jest obsługiwany cały czas przez pojazdy, które dowożą żywność, wywożą odpady i tak dalej. Czyli te działania przemysłu spożywczego, które normalnie są niewidoczne dla nas. Więc jakby my proponujemy skoordynować dwie rzeczy. I udostępniając miejsca dla uczestników kongresu i również dla innych mieszkańców Śląska, w kabinach właśnie tych samochodów dostawczych, w drodze z mlekiem lub warzywami do restauracji, czy banków żywności, czy sklepów. Więc stworzyliśmy mapę tras, na której można sprawdzić, którędy i kiedy przejeżdżają te samochody firm, które z nami współpracują, żeby można się było załapać na takie podwiezienie. I taki przejazd jest tylko nie tylko praktyczną ofertą transportu i jakimś może unikatowym doświadczeniem, ale również każdy z tych samochodów zawiera część naszej kolekcji, która jest rozdzielona między te pojazdy i krąży po Śląsku. I nasza kolekcja jakby przedstawia różne rzeczy, które znajdujemy w trakcie naszych działań terenowych, które są właśnie przeprowadzone w tym tygodniu, w następnym tygodniu. I rzadko myślimy o tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na mikroorganizmy, ale okazuje się, że takie przetwarzanie materii, czyli takie naprawdę podstawowe zmiany ekosystemów, są właśnie metabolizmem mikroorganizmów w dużym stopniu. Więc na przykład oczywiście zmiany klimatyczne wpływają, mają też duży wpływ na zmiany tych mikroekosystemów. Na przykład mikroorganizmy, które są odpowiedzialne za nasz zakwas chlebowy, są, również się będą zmieniać i z czym będzie się zmieniać smak naszego chleba. Więc chciałam was wszystkich zaprosić do wzięcia udziału w naszych działaniach. I jeżeli macie również jakieś pomysły na przedmioty czy rzeczy, które powinny się znaleźć w naszej kolekcji, proszę o kontakt i dziękuję bardzo.